W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, w jaki sposób bakterie, ale także i inne substancje, mogą w znaczny sposób pomóc osobom przewlekle palącym papierosy oraz uchronić je przed ciężkimi, przewlekłymi chorobami. Szanowni Państwo, bez zbędnego rozciągania tematu, myślę, że każdy jest świadomy, jakie przewlekłe choroby może powodować regularne palenie papierosów. Mowa tutaj oczywiście o raku płuc, ale także i nowotworach innych części ciała, do powstania których przyczyniają się szkodliwe substancje zawarte w dymie tytoniowym. Ale prócz tego może pojawić się, uwaga, przewlekła obturacyjna choroba płuc, częstsze infekcje z powodu uszkodzenia układu immunologicznego. Prócz tego nałogowi palacze narażeni są na cukrzycę, choroby serca, przewlekłe zapalenie oskrzeli czy nawet udar. Dlatego zdecydowanie warto posłuchać dzisiejszego odcinka, ale jeśli nie zdecydujemy się porzucić palenia, do czego serdecznie Państwa zachęcam, to poprzez odpowiednie interwencje dietetyczne można zmniejszać ryzyko wcześniej wymienionych chorób. Ale zanim Państwu o tym opowiem, przypomnę tylko, że jestem lekarzem, a ponieważ będę mówił o naturalnych formach zapobiegania chorobom, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. To rozpocznijmy od bakterii. W jaki sposób bakterie mogą pomóc palaczom i w jakim zakresie? To rozpocznijmy od układu immunologicznego. W naszym układzie immunologicznym znajdują się tak zwane komórki NK, skrót od nazwy Natural Killers, czyli naturalni zabójcy. U osób, które palą papierosy, aktywność tych komórek jest znacznie zmniejszona, a przypomnę, że komórki NK są bardzo ważną częścią składową układu immunologicznego do walki z chorobami nowotworowymi, w szczególności w początkowym etapie tej choroby. I tutaj właśnie z pomocą mogą przyjść nam bakterie, a dokładnie bakterie Lactobacillus casei. Bo jak się okazuje, właśnie te bakterie zmniejszają szkodliwość działania dymu tytoniowego na te właśnie komórki. I bardzo bym chciał przedstawić Państwu dowody naukowe. Badanie z 2012 roku. Dzienne spożycie Lactobacillus casei zwiększa aktywność komórek NK u palaczy. W treści czytamy: dzienne przyjmowanie bakterii Lactobacillus casei przez 3 tygodnie istotnie zwiększyło aktywność komórek NK. I aby to badanie utwierdzić w swoich fundamentach, możemy poprzeć się kolejnym badaniem, w którym dowodzi się, że u osób palących papierosy bakterie Lactobacillus casei akurat faktycznie zmniejszają liczbę chorób zakaźnych. To właśnie dzięki temu ponownie, że lepsza sprawność komórek NK to lepiej działający układ immunologiczny w każdym zakresie, od chorób zakaźnych po choroby nowotworowe. I odnośnik do tego badania i do wszystkich innych badań naukowych, na podstawie których tworzę właśnie ten odcinek, jak zwykle umieszczam w opisie tego filmu. Ale to nie jedyna korzyść i nie jedyne bakterie, które mogą wykazać korzystne działanie u osób przewlekle palących papierosy. Kolejną bardzo ważną korzyścią dla palaczy tytoniu jest suplementacja inną bakterią, a dokładnie bakterią Lactobacillus salivarius. To właśnie u tych osób zadbanie o te bakterie spowoduje zmniejszenie chorób przyzębia, jeśli te choroby współistnieją z paleniem tytoniu. Ale ponieważ to bardzo ważne dane, ponownie przedstawimy dowody naukowe. Badanie z 2008 roku. Poprawa stanu przyzębia za pomocą probiotyków z grupy Lactobacillus salivarius. Randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo. We wnioskach czytamy: nasze wyniki wskazują, że probiotyki mogą być przydatne w poprawie, ale także i w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej u osób z wysokim ryzykiem chorób przyzębia. Dobrze, wiemy już, że bakterie u palaczy mogą wzmocnić ich układ immunologiczny, zmniejszając tym samym ryzyko ciężkich chorób, mogą poprawić ich stan przyzębia, co może uchronić zęby przed wypadnięciem w wieku starszym, bo faktycznie wiele chorób przyzębia powoduje dosłownie wypadanie zębów. Ale to nie koniec dobroczynnych właściwości bakterii na zdrowie osób palących papierosy. Otóż osoby palące papierosy mogą mieć poważne problemy z oddychaniem. U osób tych może rozwijać się przewlekła obturacyjna choroba płuc. Ma ona wiele komplikacji, a u jej podłoża leżą procesy związane ze stanem zapalnym, które są prowokowane przez komórki naszego układu immunologicznego, a dokładnie mówiąc przez makrofagi.
I tutaj ponownie z pomocą mogą przyjść nam bakterie. Otóż bakterie Bifidobacterium breve, a nazwy tych bakterii oczywiście umieszczę w opisie pod tym filmem, a więc powtórzę raz jeszcze, bakterie Bifidobacterium breve zmniejszają stan zapalny w wyniku działania naszego układu immunologicznego i to może być przydatne w zmniejszaniu objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a co za tym idzie oczywiście, usprawnieniu procesu oddychania. No dobrze, to wiemy, co mogą zrobić dla palaczy bakterie. Korzyści no, niewątpliwie są ogromne. Ale tutaj chciałbym wspomnieć o jeszcze kilku bardzo ważnych czynnikach. Ostatnio nagrałem odcinek o kapuście i o substancjach zawartych w kapuście. I w tamtym odcinku mówiłem także, że kapusta może zmniejszać ryzyko rozwoju chorób nowotworowych właśnie u palaczy. Dlatego nie będę dublował tutaj treści i odsyłam do tamtego odcinka. A w tym odcinku tylko przypomnę, czyli prócz bakterii, palacze powinni zadbać także o kapustę czy warzywa kapustne, bo ich profil działania będzie oczywiście bardzo podobny. Kolejno należy wspomnieć o kurkuminie, która zawarta jest w kurkumie i bardzo często występuje w postaci suplementów diety. I tutaj przypomnę cenną uwagę. Kurkuminę warto podawać z piperyną, która zawarta jest w pieprzu, ponieważ piperyna wzmaga działanie kurkuminy. Natomiast wracając do kurkuminy, kurkumina zmniejsza toksyczność substancji zawartych w papierosach na naszą wątrobę. Dalej, u palaczy bardzo dobrze sprawdzi się witamina E, dlatego że witamina E zmniejsza ilość wolnych rodników, które wytwarzane są w trakcie palenia papierosów. To ponownie zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych, a w tym oczywiście chorób nowotworowych. No i na końcu należy wspomnieć o witaminie C. Szanowni Państwo, witamina C poprawia przepływ w najdrobniejszych naczyniach krwionośnych, w których praca jest upośledzona w trakcie przewlekłego palenia papierosów. Zatem przyjmowanie witaminy C w postaci suplementów diety lub w postaci pokarmów bogatych w witaminę C pomoże zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru u palaczy. Ale tutaj ponownie chciałbym przedstawić dowody naukowe. Badanie z 2004 roku. Wpływ doustnej witaminy C na krążenie wieńcowe u młodych, zdrowych palaczy. We wnioskach czytamy. Badanie wykazało, że doustna witamina C przywraca funkcję mikrokrążenia wieńcowego i upośledzoną prędkość przepływu wieńcowego w odpowiedzi na stres oksydacyjny u palaczy. A więc, jak możemy wywnioskować z dzisiejszego odcinka, osoby palące mogą w znaczny sposób ograniczyć ryzyko rozwoju chorób przewlekłych poprzez zastosowanie się do prostych wskazań dietetycznych. Ja oczywiście polecam wszystkim, aby rzucili nałóg, ale jeśli z niewiadomych przyczyn nie są sobie w stanie te osoby poradzić, to zawsze jest lepiej wybrać mniejsze zło i mniejsze ryzyko. A ja ze swojej strony dziękuję Państwu za uwagę i jak zawsze zapraszam Państwa do następnego odcinka.